Nieprzyjemny incydent na zakończenie trzydniowych urodzin Sosnowca. Ostatniego dnia imprezy, tuż po zakończeniu koncertów, doszło, jak mówią świadkowie, do bójki. Poszkodowany został młody mężczyzna, którego jeszcze na miejscu reanimowano. Prokuratura rejonowa w Sosnowcu wszczęła w tej sprawie śledztwo. Fatima Orlińska. Na razie zbyt wielu szczegółów tej sprawy prokuratura nie ujawnia. Badane są różne wersje. Wykonane zostały oględziny na miejscu zdarzenia. Przesłuchano również kilku świadków. Według informacji przekazywanych przez sosnowiecką policję, zgłoszenie o pobiciu wpłynęło do komendy około godziny 22 w niedzielę. Policjanci po dotarciu na miejsce zastali leżącego 28-letniego mężczyznę, mieszkańca Jastrzębia Zdroju. Na miejsce zadysponowano również straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował mężczyznę do szpitala. Na miejscu policjanci wykonali szereg niezbędnych czynności, które są konieczne do wyjaśnienia sprawy. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz ich sprawców. Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania nie mogę przekazać więcej informacji. Z informacji uzyskanych od naocznych świadków wiemy, że grupa kilku osób zaatakowała mężczyznę. Jak można było usłyszeć w tłumie, poszło o pieniądze za e-papierosa, jednak informacji tych na razie nie potwierdzają służby. Świadkowie, którzy widzieli bójkę, mówili, że 28-latek był kopany po głowie przez grupę mężczyzn. O tym, że sprawców mogło być kilku, mówi również znajomy kobiety, która wezwała karetkę i sprawdzała puls leżącemu na ziemi mężczyźnie z obrażeniami głowy. Oddychał, puls miał, więc sądziliśmy, że sytuacja jest jakkolwiek stabilna. I po prostu czekaliśmy na przyjazd karetki. Urazy nie wyglądały na uderzenie z pięści. To obok leżała butelka. Podejrzewam, że mogła to zostać użyta butelka. Nie jestem pewny, ale mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że obok niego leżało pod nim roztłuczone szkło. Kiedy też staliśmy obok i czekaliśmy już ze znajomymi na przyjazd karetki, gdzieś w tłumie usłyszałem krzyki, że uciekajcie stąd, bo chłopak chyba zszedł. Głos jakiejś dziewczyny, prawdopodobnie do właśnie sprawców tego zdarzenia. Wokół miejsca zdarzenia zebrał się spory tłum, który rozganiała ochrona. Zespół medyczny, który przyjechał na miejsce, rozpoczął reanimację mężczyzny. Jak wiemy z nieoficjalnych źródeł, te podejmowano przynajmniej dwukrotnie. Wbrew komentarzom, które pojawiają się w internecie, mężczyzna żyje, ale jego stan jest ciężki.